Cześć, witam Was na kanale Tech Test. Dzisiaj mam dla Was recenzję kamery samochodowej SJCAM SJ Dash Plus. SJ Dash Plus jest to ulepszony model modelu podstawowego SJ Dash. Jednak zanim przejdę do samej kamery, to szybko o tym, co było w zestawie. Wszystko przyszło w takim pudełku. W środku był kabelek USB 3,5-metrowy, jego nie mam, ponieważ jest już zamontowany w samochodzie, poupychany ładnie, żeby go nie było nigdzie widać, więc szkoda go wyjmować teraz i wszystko psuć. Oprócz kabelka USB, ładowarka samochodowa, której nie używałem, ponieważ mam na stałe wpięty transmitter, więc tam podłączam sobie kamerkę. Tutaj na jednym porcie ma 1 A, na drugim porcie 2 1 A. Jednak ta ładowarka taka w porównaniu do reszty zestawu strasznie chińsko wygląda. Nie, żeby cała kamera nie była z Chin, ale dobra. Dalej, instrukcja. Polskiego języka nie ma, jest angielski. Takie naklejki, takie. Keep away, fajna naklejka z jakimiś chińskimi znaczkami jeszcze. Podejrzewam, że to samo napisane, tylko że po chińsku. Dalej, ściereczka, żebyśmy mogli sobie przetrzeć obiektyw w kamerze. Nawet jest na niej logo SJCAM-a, takie mało wyraźne, ale jest. No i jedna z najważniejszych rzeczy, czyli uchwyt, przyssawka do szyby, w którą montujemy kamerę, już pokazuję jak. Obiektyw wsadzamy przez to i tutaj mamy taki zatrzask, który właśnie się zatrzasnął. I w ten sposób tutaj możemy regulować nachylenie kamery, możemy regulować jej obrót. No i tutaj tylko przekręcając zasysamy przyssawkę do szyby i uchwyt trzyma się naprawdę bardzo dobrze, jest stabilny, nie buja się, nie odpada od szyby, co najważniejsze. Więc no jest mały, fajny, naprawdę tutaj uchwyt na duży plus już na początku. Teraz przechodząc do samej kamery. Z tyłu całą obudowę praktycznie zajmuje wyświetlacz, który pod spodem ma 4 dotykowe przyciski. Z lewej strony jest przycisk włączania i wyłączania kamery, którego raczej nie trzeba używać, ponieważ gdy kamera dostanie napięcie z ładowarki, to automatycznie się odpala. Natomiast gdy gasimy samochód, ładowarka się wyłącza, to kamera również się wyłącza. Z prawej strony slot na karty microSD, na górze gniazdo microUSB do zasilania. Gdzieś jest również mikrofon, nie wiem szczerze mówiąc gdzie dokładnie. A tutaj na froncie pod logiem SJCAM-a jest głośniczek. No i sam obiektyw, który ma rozdzielczość Full HD, nagrywa w 60 klatkach na sekundę. Ma 160-stopniowy kąt widzenia. I ma on przysłonę 1.33, więc jest to naprawdę jasny obiektyw. Opcje w kamerze omówię za chwilę. Przejdźmy do tego, jakie ona posiada systemy, że tak powiem, i funkcje. Jest system, który nazywa się ADAS. Jest to ostrzeżenie o opuszczeniu swojego pasa ruchu. To jak w większości tego typu kamerek działa średnio, najlepiej to wyłączyć, jeżeli chcemy używać to raczej tylko w dzień i tylko na drogach, które mają wyraźnie zaznaczony pas ruchu, czyli biała linia z prawej strony, biała linia z lewej strony, na przykład na autostradzie, wtedy to jeszcze jako tako działa. Jednak po mieście, gdzie z prawej strony nie ma na przykład linii białej, bo jest chodnik, to działa tak sobie, jednak no, może być. Jest coś takiego w tej kamerze jak Super Night Vision. Szczerze mówiąc nie powiedziałbym, że to jest jakiś super night vision. Obiektyw sam w sobie jest jasny, więc kamera ładnie daje sobie radę w ciemności. A to super night vision to jest coś takiego, że gdy zrobi się już praktycznie kompletnie ciemno, zgasimy jeszcze światło w samochodzie, to wtedy kamera mega podbija. Wydaje mi się, że ISO, obraz aż się taki niebieski robi. I wtedy szczerze mówiąc nadal nic nie widać. No bo gdy nie ma żadnego światła, oczy nic nie widzą, kamera tym bardziej nic nie zobaczy. Więc z tym Super Night Vision bym nie przesadzał. Po prostu mamy tutaj jasny obiektyw, który nieźle się sprawdza w ciemności. Wideorejestrator posiada również wbudowany akcelerometr, dzięki czemu może on automatycznie zapisywać ostatnie kilka minut naszej jazdy, gdy wykryje jakiś wstrząs. Czułość
tego można oczywiście sobie regulować w ustawieniach i to działa nawet dobrze. Czasami nawet na, jak ustawimy dużą czułość, to na większych dziurach na naszych pięknych drogach potrafi zapisać ostatnie kilka minut. Ma również wbudowane Wi-Fi i służy ono do tego samego, do czego służy w kamerkach sportowych, czyli możemy sobie podejrzeć obraz na żywo, możemy sobie zrzucić filmy na telefon, jakieś tam parametry poprzestawiać. Takie raczej w wideorejestratorze samochodowym zbędna jest to rzecz, w kamerkach sportowych rozumiem. A w wideorejestratorze, szczerze mówiąc, użyłem raz tylko, żeby zobaczyć, co tam jest i to jest raczej według mnie zbędny bajek. Producent na stronie chwali się też, że kamera posiada GPS, jednak jest to z gwiazdką, ponieważ GPS jest dostępny tylko wtedy, gdy dokupimy oddzielnie lub też kupimy od razu pakiet rozszerzony z kablem, który ma na sobie takie zgrubienie plastikowe i tam znajduje się odbiornik GPS i niestety taki kabel do najtańszych nie należy, bo należy za niego zapłacić około $20. Ja takiego kabla nie mam, więc żadnych funkcji GPS w tej kamerze nie testowałem. Sama też sobie kamera nie informuje o tym, że należy podłączyć GPS, gdy włączymy w niej opcję GPS. I na początku, szczerze mówiąc, myślałem, że ona ma wbudowany w sobie GPS. Ja tam włączyłem, wyświetlała mi się ikonka, że brak sygnału GPS, nie wyświetlała mi się prędkość pojazdu, nie wyświetlały mi się żadne informacje o mojej lokalizacji. Myślałem, że może uszkodzona. I wychodzi na to, że właśnie należy dokupić oddzielny, droższy kabel. No i wtedy kamera zapisuje takie informacje jak lokalizacja, prędkość naszego pojazdu, to co można wyciągnąć z GPS-u. Więc szkoda, że nie jest to wbudowane i to jest według mnie wada, bo można by jednak tego GPS-a tutaj wbudować, a nie za $20 krzyczeć o kolejny kabel, którego na dodatek już wtedy nie można tak ładnie ułożyć w samochodzie, bo gdzieś to zgrubienie będzie musiało być umieszczone, tak? Ten odbiornik sygnału GPS i nie usuniemy go sobie gdzieś tam pod uszczelki na przykład, bo po prostu nie będzie to możliwe. A gdyby odbiornik był już bezpośrednio w kamerze, to wtedy nie byłoby takiego problemu. Kamera posiada sensor obrazu Sony IMX323, oraz producent chwali się też, iż obiektyw posiada tutaj 7 warstw. Przechodzimy teraz do menu kamery. Odpala się ona ogólnie szybko, zaraz po tym jak dostanie zasilanie. Proszę bardzo, jest już włączona. Chwilę jeszcze trzeba poczekać, zanim rozpocznie się nagrywanie. Już odliczę czas. I w tym momencie kamera zaczyna nagrywać. Co tutaj mamy? Na dole 4 dotykowe przyciski. Ten służy od tego, aby włączyć lub też wyłączyć nagrywanie audio. Oczywiście mikrofon wbudowany w kamerę, więc nagrywamy to, co słychać w samochodzie. I raczej jakość tego, ogólnie głośność, jest strasznie słaba, więc do nagrywania rozmów w samochodzie raczej bym tej kamery nie polecał, ponieważ wszystko jest dość ciche. Trzeba, aby usłyszeć rozmowy, trzeba bardzo głośno mówić. A najlepiej potem jeszcze po ściągnięciu pliku na komputer podbić po prostu zdecydowanie głośność, bo zbyt wiele nie słychać. Dalej jest to przełącznik od Wi-Fi, abyśmy mogli się łączyć z telefonem. Po połączeniu się z telefonem niedostępne staje się wejście w ustawienia tutaj na kamerze. Można tylko wtedy zmieniać poprzez telefon, także tracimy opcję konfiguracji kamery tutaj, gdy połączymy się przez Wi-Fi. Ten przycisk służy od tego, aby ręcznie zablokować aktualne nagranie. Wtedy wyświetla się ikona klucza tutaj z lewej strony. No i zablokowane nagranie nie jest usuwane oczywiście z karty pamięci, nawet gdy skończy się miejsce, w to wszystko się zapętla, czyli nadpisywane są ostatnie klipy, to te klipy, które są zablokowane, nie zostaną nigdy nadpisane. No i czwarty przycisk, za jego pomocą przechodzimy do menu. Mamy tutaj opcję odtwarzania plików, które są już nagrane na karcie pamięci. Kamera odtwarza również z dźwiękiem, o ile oczywiście mieliśmy włączone nagrywanie dźwięku.
No i tak, mamy odtwarzanie. Możemy przyspieszać. Tutaj niestety jest jakiś błąd w oprogramowaniu kamery, to przyspieszanie nie zawsze działa. Miejmy nadzieję, że producent wypuści aktualizację, która to naprawi, ponieważ do takich kamer również wychodzą aktualizacje, można je aktualizować, tylko trzeba to oczywiście znaleźć na stronie SJKMA. Ten przycisk służy do otworzenia menu, w którym możemy usunąć aktualny klip, usunąć wszystkie, zablokować tylko ten dany i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdźmy może do ustawień. Mamy tutaj loop recording, czyli jak długo jeden klip ma trwać, 3, 5 lub 10 minut. No i w przypadku blokowania nagrania to również ma znaczenie, ponieważ zablokuje nam albo ostatnie maksymalnie 3 minuty, maksymalnie 5 minut lub maksymalnie 10 minut. Natomiast jeżeli akurat zablokujemy na przykład 3 sekundy po przełączeniu, po tak jakby loopie, czyli zaczęciu nowego pliku, no to wtedy zapiszemy ostatnie 3 sekundy. Także to trzeba mieć na uwadze. Można włączyć lub wyłączyć HDR. Szczerze mówiąc, niewiele on chyba daje. Wykrywanie ruchu, tego szczerze mówiąc nie sprawdzałem, nie testowałem, jak działa. Dalej timestamp, możemy włączyć lub wyłączyć nakładkę, o której nakładkę daty i godziny po prostu. Nie można natomiast wyłączyć loga SJKMA w prawym górnym rogu na nagraniu. To jest na sztywno, tak jakby na każdym klipie umieszczane. Gravity sensing, no to tutaj jest czułość tego G-sensora, o którym mówiłem wcześniej. GPS, można go włączyć i wyłączyć, można go nawet włączyć wtedy, kiedy nie mamy GPS-a. To jest ten ADS, czy jakoś tak, jak wcześniej mówiłem, LDWS, no po prostu ten system, który informuje nas, gdy uciekamy ze swojego pasa ruchu. Język, data i godzina, możemy włączyć lub wyłączyć to piszczenie przycisków. Ekran się wygasza czasami i niestety trzeba go wybudzić tym przyciskiem. Screensaver, czyli po jakim czasie ma właśnie wygasić nam ekran. Nazwa Wi-Fi, hasło do Wi-Fi, jakaś tam licencja, formatowanie karty pamięci, przywracanie do ustawień fabrycznych i wersja oprogramowania. Ja mam wersję numer 1. Gdy sprawdzam aktualizację miesiąc temu, żadnych nie było. Nie wiem, jak jest aktualnie, być może już coś zdążyło się do niej pojawić. No i jak wygląda wyłączanie się kamery? Tutaj szczerze mówiąc jest jeszcze dioda, która informuje o nagrywaniu. Jeżeli mryga, to oznacza, że nagrywa. Jeżeli świeci stałym światłem, to oznacza, że nie nagrywa, jest po prostu włączona. A jak wygląda wyłączenie się kamery? Odłączam od prądu, odliczanie. Ma ono jakiś tam mały wbudowany akumulatorek, który pozwala jej właśnie na takie bezpieczne zamknięcie, dokończenie nagrywania, żeby nie uszkodzić pliku, no i po prostu się wyłącza. No i na zakończenie, jak wypada jakość obrazu w tej kamerze? Szczerze mówiąc, to już chyba każdy z Was musi sobie sam ocenić po ujęciach, które wrzucam tutaj w przebitkach do filmu. Tak, kamera nagrywa w Full HD w 60 klatkach na sekundę i nawet w bardzo słabym oświetleniu nie traci tych 60 klatek na sekundę, co jest oczywiście plusem, bo wiele kamer, nawet telefonów przy zbyt małym oświetleniu traci te 60 klatek i ucina na przykład do 30. Tutaj natomiast mamy stałe 60 klatek na sekundę, mamy jasny obiektyw, który radzi sobie nawet w nocy. Jednak jakość obrazu ogólnie według mnie mogłaby być lepsza. W dzień wydaje mi się, że kolory są trochę przekontrastowane. Ciężko jest też nawet w dzień rozczytać rejestrację samochodów jadących z naprzeciwka w naszą stronę. My jadąc natomiast za jakimś samochodem mamy już wtedy no zdecydowanie łatwiej z odczytaniem tej rejestracji, chociaż też często trzeba tam przebierać w klatkach, która klatka będzie ostrzejsza, z której będzie łatwiej to odczytać. W nocy natomiast samochodów jadących z naprzeciwka odczytanie jest praktycznie niemożliwe. W dzień jeszcze da się, nie ze wszystkich, zależy od warunków. W nocy natomiast to jest praktycznie niemożliwe. Kamera po prostu łapie zbyt mało detali. Jeżeli chodzi o zarejestrowanie samego w sobie samochodu, pieszego,
czegokolwiek na drodze, nawet w słabych warunkach oświetleniowych, to zarejestruje to ona. Jednak żeby rozczytać rejestrację w samochodach, to już pojawia się problem, bo obraz do idealnych nie należy. Także podsumowując, kamera kosztuje około $80. Jeżeli chcemy GPS do niej, to musimy dopłacić jakieś $20. Jednak według mnie w takiej cenie warto, jak za te pieniądze mamy naprawdę bardzo fajny zestaw, fajnie zapakowany, nie najgorszej jakości kamerę samochodową. Dobrze, że kabel jest długi, ma 3,5 metra, ja bez problemu upchnąłem go sobie pod uszczelkami, pod różnymi elementami samochodu i przeprowadziłem go kompletnie dookoła szyby, aż pod gniazdo zapalniczki, które mam przy skrzyni biegów. I nawet jeszcze tam troszkę tego kabla mi zostało luźno. Fajnie, że jest tutaj wbudowane Wi-Fi, co prawda nie jest jakoś bardzo przydatne, bardziej przydałoby się wbudowany GPS. Jednak fajnie, że takie rzeczy są. Kamerę mogę polecić. To by było na tyle. Zapraszam Was jeszcze na naszego Facebooka oraz Instagrama. Linki do nich znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. No i tyle. Do zobaczenia.